Dobra, jak to się mówi? Jesteśmy w zapisie. Eleganckie. Szyba. A jak? Stolik ma pięć. Jesteśmy, tak? Ze znanym doperem. Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a, po godzinach królem rowerów. Dzisiaj moim gościem jest Bartosz Banach, jeden z dwóch Banachów. Można ich dość łatwo pomylić, szczególnie jak się razem ścigają akurat. Bartek jest dla mnie jedną z ikon polskiego triatlonu. Widywaliśmy się na triatlonie zimowym, gdzie ja oczywiście, jak to ja startowałem dla żartów, a żeby tu wygrać. Zresztą chyba wygrałeś, nie? Tu w Warszawie jakieś dziwne. Witam serdecznie, tak. Udało mi się chyba dwa razy wygrać triatlon zimowy, bo fajne rozpoczęcie sezonu, można powiedzieć. W styczniu, w błocie, w śniegu i w ogóle. Bartek, nie jesteś kobietą, to mogę zapytać Cię o wiek. Który ty jesteś rocznik? Ile lat triatlonu? Opowiadaj o sobie. Mam 35 lat, czyli rocznik 86. W triatlonie już od 6, no będzie teraz 7 rok. Ale w sporcie zacząłem od kolarstwa, więc można powiedzieć w sporcie jestem od 12 roku życia, więc już trochę tych lat. W sporcie zawodowym, w sporcie jestem już naprawdę bardzo długo. A w kolarstwie jakim zaczynałeś? Od górskiego. Kolarstwo górskie. Mhm. Można powiedzieć, że górskie, potem przełajowe i jeszcze szosowe, więc później tym za juniora już wszystko mieliłem, można powiedzieć. Juniora, olika. Można powiedzieć, że już bardziej znowu trochę na szosie więcej jeździłem w pewnym momencie, bo we Francji 2 lata jeździłem, wróciłem, znowu na góralach. Czyli już to już taki poziom praktycznie nie dość, że licencjonowany, ale to już taki prawie kontraktowy, zawodniczy. Tak, no od wieku 21, jak miałem 21 lat, to już wtedy miałem pierwszy kontrakt taki profesjonalny, zawodniczy. A powiedz, bo to, że kolarstwo i przygotowanie takie szczególnie przełajowe, czy z tych wymagających dyscyplin MTB przenosi się potem na jazdę rowerem, to jest oczywiste, ale może opowiedz w dwóch zdaniach, co taka baza daje? Dlaczego warto jeździć przełaje może, albo MTB, albo nie warto, czy w domu na trenażerze nogę zrobić i prosto każdy pojedzie, jak to jest? No to wiesz, no, na MTB no to najważniejsze teraz są jak najbardziej twoje skille, czyli no single, dropy, skakać, no trzeba mega technicznie dobrze jeździć. A przełaje są tak jakby tym uzupełnieniem zimę treningową. Więc na przełaju najwięcej można się fajnych rzeczy nauczyć. Szybkości, dynamiki, również przeskakiwania, lepsze opanowanie roweru na błocie. A triatloniście to jest potrzebne, czy to w ogóle nie jest potrzebne? Jak jest prosta trasa, no wypadałoby, żeby chociaż trochę jednak trenował więcej na zewnątrz. Nie musi od razu przełajów czy MTB jeździć, ale chociaż trochę na tej szosie od czasu do czasu wypadałoby, żeby jeździł i opanował swój rower, a nie tylko na trenażerze kręcił. Czyli na nawrocie jak jest pachołek, to wypinasz obie nogi czy tylko jedną? No ja niestety nie wypinam, ale zdarzają się takie sytuacje, bo widziałem jak ludzie jest 60 stopni, no nie 90, na 60 stopni wypinanie jednego pedała. Dwóch jeszcze nie widziałem, ale może kiedyś będę miał okazję. No dobrze, to przeszłość kolarska. A powiedz mi, jak w triatlonie do tej pory twoja historia? No trochę się widywaliśmy, czy to na zimowym, czy w Malborku sławetnym w tym roku, gdzie dużo się działo i było sporo emocji. Jak w ogóle ty siebie widzisz w polskim triatlonie? Jak widzisz polski triatlon? Jak triatlon w COVID-zie? Jak twój przyszły sezon? Triatlon z roku na rok się staje coraz bardziej, jakby to powiedzieć, poziom nas rośnie. Wszystkich zawodników, pro, amatorów, cały czas on pnie w górę, żeby dogonić w czołówkę światową, ale jeszcze nam niestety trochę brakuje do czołówki światowej. Bo oni cały czas odjeżdżają, nas czekać. Niby robimy wszyscy lepsze czasy, a oni i tak nam odjeżdżają, więc no myślę, że może będzie jakiś taki moment, że tam z przodu staną i my Polacy, ja będę cały czas ich doganiał. Trochę to tak jest, że wiesz, że z 8.15 zrobić 8 jest łatwiej niż pewnie z 7.45, 7.39, nie? Bo no to już są... Każda ta, wiesz, ostatnia minuta jak z odchudzaniem roweru. Ileś odchudzisz łatwo, a potem za każdy gram zaczynasz płacić sztabkami złota. Dokładnie, nie no. Poniżej 8 godzin zrobić pełnego Ironmana to już jest wielki szacun tak naprawdę i liczyłem to na różne sposoby, żeby zrobić poniżej 8 godzin w Malborku, no
Ja liczę nie, jak to jest poniżej 11. No, a powiedz każdy mi, ma jakiś tam swój. Co w polskim triatlonie zapadło ci w pamięć z tych 7 lat? Co wygrałeś, gdzie przegrałeś, co było fajne, co było niefajne? Co w triatlonie chyba naprawdę fajnie wspominam susz. Jest to mega impreza. Byłem tam, zająłem raz drugie miejsce Open, więc z czasem 3,58 w 2018 albo 17, już nawet nie pamiętam, ale samo wydarzenie i wtedy jest to taki dzień konia. Każdy gdzieś kiedyś miał jakiś taki dzień konia, że wynik mu wychodził po prostu super i pływanie, rower, wszystko wychodzi perfekcyjnie, więc to był mój dzień, gdzie mi wyszło naprawdę wszystko super. Oczywiście Ironman Gdynia, gdzie jest to moje, na moim podwórku robiony wyścig mega prestiżowy. Chyba jeden z takich najbardziej prestiżowych w Polsce. Tam cały czas staram się podkręcić śrubę, być coraz, z roku na rok coraz lepsze. Tam systematycznie się ścigam. Marzeniem jest moim 4 godziny złamać. Miałem już 4 godziny i 30 sekund. Zabrakło tych 30 sekund. Chciałem to zrobić teraz, w 2021 roku, ale po warunki pogodowe, jak deszcz i tak dalej, niestety nie był taki rower już wtedy szybki i zabrakło mi tam 4 minut do tych złamań, ale myślę, wydaje, że w przyszłym roku się to uda. Czyli i mam taki plan. 22 masz plan na Gdynię, sub 4? Tak. I co jeszcze? Sub 4. Chciałbym rozpocząć, można powiedzieć, sezon 2022 od Lanzarote Ironmana. Tam wystartować, bo szukam Ironmanów, gdzie będą ciężkie, dużo górek, czyli mało draftu i... Przecież to jest w ogóle bez draftu. No ale jak są bardzo wymagające warunki, to już naprawdę trzeba jechać, wszyscy jadą samemu i tam ciężko zrobić jakiś super wynik, znaczy super czas, bo warunki są ciężkie. Ale myślę, że można zrobić fajne wyniki. Dobrą do pozycję. Tego będę się przygotowywać. Mhm. Jest to dopiero 21 maja, więc mam jeszcze sporo czasu. A powiedz, jak trenujesz? No bo pewnie masz jakąś pracę, bo zakładam, że nie jesteś rentierem. Może masz jakąś rodzinę, bo niektórzy mają. Może masz jakieś inne obowiązki, bo też podobnie niektórzy ludzie mają jakieś obowiązki. Jak to u Ciebie wygląda? Leżysz, pachniesz, śpisz, trenujesz, repeat? Czy masz jakieś życie? Wiesz co? Mam 3 dzieci. Daje radę z 500+, ale dodatkowo jestem, jak w większości po prostu, trenerem personalnym. Z tego mam dodatkowe jakieś takie fundusze, ale przede wszystkim jestem trenerem firmy Bright Invention, która mnie sponsoruje. A czym firma się zajmuje? Firma się zajmuje programowaniem, softwareingiem do aplikacji, komputery, wszystko co jest wewnątrz. Oni działają, robią specjalne oprogramowania, więc grupa informatyków, duża firma, których staram się uczyć pływać, jeździć na rowerze, biegać i zachęcam ich do sportu triatlonu. Już nawet w zeszłym roku już mieli okazję startować w sztafetach. Ambicje są, bo większość osób chce spróbować jednak tych sportów poza mną, po moich treningach i to jest jak na razie tak jakby główne moje... Czyli masz jednego sponsora, czy masz więcej firm, jeden, które wspierają? Dodatkowo jeszcze suplementy Penko i to by było wszystko tak naprawdę, bo to czyli... są dwa podstawowe, tak jakby, znaczy dwa podstawowe, no Bright Inventions to jest podstawowy główny sponsor i dodatkowa suplementacja. Czyli to nie jest tak, że polski pros to śpi na pieniądzach. Nie. Z triatlonu nie wyżyjesz. Trzeba duże dzieci, żeby 500+ kupowało. No, tym więcej, tym więcej. A powiedz, bo jak masz dzieci, to pewnie masz jakąś żonę, współwłaścicielkę tych dzieci. Jak ktoś bez treningi z życiem? Bez żony bym chyba nie pogodził, bo nas bardzo wyrozumiała. Ale tak jakby całe nasze życie, ułożenie czasu rodzinnego jest podporządkowane pode mnie. Super. Żebym miał możliwość trenować. Juna się dziećmi zajmuje, czyli odwozi gdzieś tam do przedszkola, odbiera. Tak jakby zachowuje się tym rodzinnym ciepłem, żeby było naprawdę fajnie i każdy był z nas zadowolony. Tak to wygląda. Czyli musisz być jej bardzo wdzięczny. Bardzo, bardzo, bardzo.
Dodatkowo można powiedzieć jeszcze, mam własną firmę sprzętu medycznego, wypożyczam sprzęt medyczny do rehabilitacji domowej, ale to jest tak jakby na opłacenie ZUS-ów. Dodatkowo jeszcze, w razie czego jakbym jakąś miał mega kontuzję sportową, nie to mógł, sprzęt jest w domu. To wtedy sprzęt mam w domu, szybko się rehabilituję i mogę wejść tak jakby w wyuczony zawód, który mam, czyli fizjoterapeuta. A powiedz, jak trenujesz? Jak Łukasz Kalaszczyński, którego spotkałem 4 dni temu na Gran Canaria, jadąc gdzieś ulicą? Czy jak Rocky Balboa, jesz pszczoły i przerzucasz żelazo? Czy jak ja na przykład, jedyne treningi, które robisz, to tam, gdzie jesteś instruktorem? Wiesz co, no nie mam okazji za bardzo wyjeżdżać za granicę, bo muszę być cały czas w domu. Też nie mogę zostawić za bardzo rodziny na jakiś miesiąc czasu, czy na 2 tygodnie. Nie mógłbym, bo jestem potrzebny. Mam tą możliwość swobody trenowania i mogę normalnie trenować w domu 2-3 treningi dziennie, czyli rano basen i po południu albo bieganie, albo rower. I tak przygotowuję się w Gdańsku i modlę się, żeby nie było zimno, śniegu powyżej pasa. Powyżej pasa, bo wtedy jestem skazany na chomikowanie już totalne. No lubię jeździć w śniegu, ale no... Ale nie, poniżej lubię, pasa. Poniżej pasa, ale nie lubię za nic dobijać sprzętu, tak jakby, nie? Muszę mieć specjalny rower zimowy. W zimie ma ciężko. A jak jesteśmy przy sprzęcie, to tutaj mamy takiego Passata TDI, dokładnie, czyli twój sprzęt na przyszły sezon. Konstrukcja sprawdzona od 10-lecia bez mała. Jest już w drodze nowa wersja na hamulcach tarczowych. Co sądzisz o hamulcach tarczowych? W triatlonie, w szosie? Powiem ci szczerze, że nie są przydatne zbytnio hamulce tarczowe, chyba że jedziemy gdzieś na jakieś wyścigi typowo górskie, triatlonowe, no to wtedy na tych zjazdach wypadałoby, żeby ten rower jednak troszeczkę szybciej hamował, albo na jakiś, jeżeli pada i jest dużo zakrętów, no to też ten chwyt hamulca tarczowego będzie lepszy, ale w większości naszych triatlonów, gdzie ja jeżdżę, jest płasko, szybko, mało zakrętów i w większości można powiedzieć, że ja w korbie stosuję tylko jeden blat z przodu 54 albo 55 albo 53, bo ja nigdy na naszych polskich triatlonach oprócz w Gdyni na Ironmanie nie używam. A powiedz, bo tak, mostek widzę ścięty na zero, w sensie tak, niski, totalnie zero. Niski mostek, niska podkładka, to już się tutaj nie da zrobić mniej. A jakie jeszcze modyfikacje wprowadziłeś? Duże kółko z tyłu, myślisz, że to działa? Ceramiczne. Ważne, że mi, że psychicznie wiem, psychicznie, że ma działać, to więc działa, tak? Placebo. Siodło Pro, tak? Może to jest. Siodło Pro, przeze mnie sprawdzone, jest mi na nim bardzo wygodnie. Disc lightweighta z eleganckimi napisami DT Swiss. Czy źle widzę? Nie, no DT Swissa. A, DT Swissa. Ale to jest DT Swissa, czy Lightweight robi live, czy nie wiesz? Nie wiem, tego mi ciężko powiedzieć. Aż tak się to dokładnie... Obydwa boksy, żeby poprawić aerodynamikę, czy wozisz tam jakieś skarby? Wiesz co, to raczej treningowo mam boksa z tyłu, żeby wozić jakieś dętki i jakieś klucze, w razie czego jak jadę na 100-120 km, żeby sam sobie ze wszystkim poradził w razie jakichś przykrych incydentów. Treningowo, to ja to robię starty triathlonowe. O, nie poszło, bo to było treningowo start B. I tam jeszcze jest taka cała lista. Nie, to... już startowo to zdejmuję boksa. Aha. To zostawiam, bo tutaj będą żelki jedziemy na długie dystanse, więc nie poupycham wszystkiego. Sztyca karbonowa. Sztyca karbonowa. Łożyska w suporcie chyba ceramiczne, bo tak się ładnie kręciło, co? Tak. Zobaczymy, ile waży pasa. Możemy sprawdzić, oczywiście. Mamy wagę. A, idealnie. Ważne jest, żeby kierownica lekko uderzyła w ścianę, bo wtedy po drugiej stronie YouTube'a rozlega się. I widzowie, o, komora maszyny losującej jest pusta. Rower zważymy z pedałami, więc ortodoksy mogą sobie odjąć. Ale boksa możesz zdjąć, to będzie mniej. 8,91. A no dobra, możemy zdjąć boksa, to będzie mniej. Nam zniweluje z pedałami. Nie? O, i zobacz. 8,700. No dobra, 8730, ale to dalej jeszcze jest ciut ciężej. On bez pedału by pewnie wyszedł z 8650. Chociaż nie wiem, ile temu chciałbym mieć wagę od narkotyków. No dobra, czyli niecałe 9 kg. No wydaje mi się, że przyzwoita waga. Dobra, no. Tak, też tak myślę. Zobaczymy, jak cyka, bo to jest też obowiązkowe. Cyka ładnie.
nie? Jak się kopnie, to widać, że się łatwo kręci. Trzeba by z tyłu dać na wyższe. A powiedz mi, jak jeszcze jesteśmy w sprzęcie, DI2? No nie widzę poza elektroniką nic słusznego. Czyli wydaje mi się, że jest lepszy i łatwiejszy w przerzucaniu. I... A mając do wyboru hamulce tarczowe albo DI2, od 1 do 5, jak oceniasz ważność? Co bardziej warto wybrać? Bardziej hamulce tarczowe czy bardziej DI2? Ciężkie pytanie, ale chyba bym postawił na DI2, bo... To jest pytanie podchwytliwe, bo ja jestem... Po przemyśleniu wrogią hamulców tarczowych, tyle co ich nam się zapowietrzyło, zaoleiło, pogięło tarcz i tak dalej, to ja naprawdę uważam, że w triatlonówkach szczęki, jak wiesz, nie ma jak BMC tam jakiś tutaj przełożeń i tak dalej, bo tutaj troszkę się upaprało dziecko, to ja uważam, że naprawdę szczęki są super i DI tu uważam, że też super. A jeździsz w trybie jakimś automatycznym czy wszystko na manualu? Masz tak, że w którymś momencie przyjdź się sam zmienić, czy jednak ustawiasz sobie tak, żeby mieć pełną kontrolę? No, żeby mieć pełną kontrolę. Ja lubię, jak jest mam wszystko pod kontrolą, pod rękami swoimi. A pomiar mocy? Gdzie? Impik. Z drugiej strony na tym jeżdżę zawsze. Dobrze im pokazuję, także jestem z tego... Impika w rowerze, ale nic nie pokazuje, jestem bo nie jest. Tylko zadowolony z Impika. I no cóż. No, mam nadzieję, że będzie szybszy, a co do DI2, no powiem Ci szczerze, że jak wstawiam rower do strefy zmian wyznaczoną dla prosów, to tak by trochę nie wypadało, jakbym miał mechaniczne przerzutki. No, czy wiesz co, ja mam taki projekt, on stoi w piasecznie u nas w sklepie, to jest taki skot na Spinerzy 650 z grip shiftami na Lemonce, taki obrot. To jest naprawdę niezła konstrukcja. Jeżeli kiedyś w moim życiu pojawi się taki sezon, że będę miał jakąś w miarę nogę, to zamierzam, to taka tajemnica, wystartować tym gruzem, stłuc dupę tym wszystkim gościom na furach po pięćdych i powiedzieć, no wiecie, no, rower trzeba zmienić na lepszy. No to życzę tego, żeby tak było. A powiedz mi, w Malborku w tym roku startujesz? Chciałbym startować, jeszcze się zastanawiam, no jak już to tylko pełno. Pełny mnie interesuje z tego względu, że tam swoje warunki. Kiedy ja wyjdę z wody, to ty będziesz kończył pierwszą pętlę roweru, więc raczej się nie pościgamy. Dobrze. Będziesz mnie gonić, będę czekać. Myślę, to Wojtek Hera zawsze opowiadał, że on jak się ścigał, to miał z luftem taki challenge, żeby wyjść z roweru, zanim lufcik coś tam, albo skończyć swój rower, zanim lufcik dobiegnie, to takie są mniej więcej wyścigi. Więc myślę, że ja się z tobą mogę ścigać tak, że zanim ty skończysz całość, to żebym ja wrócił z roweru. To tak. Ten poziom wyścigu, albo skończył pierwsze kółko. Bartek, fajnie, że się zobaczyliśmy. Dzięki, że znalazłeś chwilę, żeby nagrać wideo. Jeżeli macie do Bartka jakieś pytania, w ogóle jakieś triatlonowe pytania, piszcie w komentarzach. Postaram się przekazać Bartkowi, uzyskać odpowiedź. Jak będę sam wiedział, jak odpowiedź, to się pomądrze. Dzięki za obejrzenie. Dzięki bardzo. Dzięki Mikołaj bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej.